Śmierć ciała nie narusza życia duszy. A więc jeśli byś dzisiaj umarł, to nie jest tak, że przestaniesz istnieć. Staniesz przed Bogiem, przed sądem. Jeśli trafisz na taki sąd, to jeśli choć jeden uczynek niezgodny z wolą Bożą cię obciąża, to Bóg cię z tego rozliczy. Dlatego lepiej jest nie stanąć na sądzie. Pan Jezus Chrystus powiedział, że jeśli kto we mnie wierzy, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Dlatego uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz raz na zawsze zbawiony, ponieważ zbawienie jest nieutracalne, jest z łaski i jest ono w Panu Jezusie Chrystusie. Na podstawie Jego doskonałego dzieła na krzyżu Golgoty, gdy umarł za wszystkie grzechy wierzących w Niego ludzi. Więc uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony.